Cześć, z tej strony Gerd Marfa. To kolejny odcinek Gram w grę Tomb Raider. Słuchajcie, ja zobaczyłem to poprzednie nagranie i niestety, no, wbrew moim oczekiwaniom, nie było mnie słychać tak dobrze, jakbym chciał. No dobra, mój głos nie niszczył wam przyjemności oglądania gry. Tym razem ściszyłem tą grę do takiego niezbędnego minimum, które potrzebuję, żeby ja słyszał, nie? Ja też muszę się wkręcić w klimat, nie? I co? I mam nadzieję, że tym razem będzie lepiej. Nie mam siły po raz kolejny tego nagrywać. Także ten pierwszy odcinek, prolog, zostanie tak, jaki jest. Wypełźliśmy tutaj z dziury. Boże, jak ona się tam zmieściła z tą wielką dupą? No dobra, wypełźliśmy z dziury z jaskini szaleńca. I co? I popierniczamy dalej, no co się będziemy. I Lara dalej się słania. Trzeba się zap. Jakiś kurna bandaż by się przydał. Tam, co ona cały czas ręką trzyma, żeby flaki. Tam krew nie leciała. No smutny dosyć. Idziemy dalej. Tutaj. Mamy szalupę. A, zdradziłem wam na 2 sekundy, zanim ją zobaczyliście. Mamy szalupę, ale nie mamy naszych kolegów, którzy z nami przypłynęli. No, w związku z tym, no co, idziemy szukać naszych koleżków. Musimy przejść po bardzo, 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 bardzo strasznym drzewku. Jeśli byście nie wiedzieli, to drzewko jest bardzo straszne. O Jezu, ona sama idzie? Myślałem, że ja mam nią kierować, okej. Ale i tak może to drzewko się rusza, nie wiem. Okej, krok. Dobra, nie rozumiem. Ja to już naprawdę raz widziałem i... Dobra, zasuwaj. A to dalej mnie wystraszyło. Nie wiem o co chodzi. Okej, idziemy dalej. Hop! Ledwo, ale wskoczyła. O, dobra, tam nie skakać, tylko tam iść. Okej. I mamy wrak samolotu. No, jak możecie się domyślić, to będziemy musieli się po nim wspiąć, aby przejść na drugą stronę. Ja nie wiem, kto to wymyślił. Jaki chory umysł każe mi tam włazić. Ktoś, kto nie ma lęku wysokości. Dobra, i ja to, na to muszę wskoczyć tak po prostu. Okej. Łap się! Okej. Dobra, wiecie co, naprawdę nie wiem. Ja bym to nawet sprawdził, czy ja mogę tutaj tak wisieć po prostu długo i tak. Ale po prostu się boję. Nie wiem, czy ta gra poczeka na mnie, aż ja wejdę, czy to się. Nie, no chyba by poczekała. Chyba nie muszę się spieszyć. Ale wygląda to dosyć strasznie. Te dźwięki też nie są najciekawsze. A to już jest popieprzone. Ja nie wiem, jak ona to zrobiła, ale. Zobaczcie, zrobiła. Patrzcie. Zrobiła to. Okej. No to jest kurza mnie, że. Dobra, to skrzydło się zaraz urwie na pewno. Pamiętam, tak naprawdę, ale. Aha, tak. I spadnie prosto na mnie. Super. Dobra, zdobyliśmy jakieś kolejne punkty doświadczenia za... Nienawidzę takich wąskich przejść. Bardzo możliwe, że po prawej mam niewidzialną ścianę, która nie pozwoli mi skoczyć. Ale wiecie co, nie chcę tego sprawdzać. Okej, biegniemy dalej. Tutaj mamy ścianę, tak podwójna spacja pozwala nam się wspiąć po pionowej ścianie. I co, idziemy dalej. Tutaj muszę wyskoczyć. Na początku zrobiłem to przypadkowo, ale... Że sobie nóg nie połamała, skubana? Nie, to nie jest tak wysoko. Mogę tam wrócić? Nie. Dobra, czyli to jest takie... Aha, ominąłeś jakieś nasze super, nie wiem, skrzynki czy coś. I znaleźliśmy plecaczek. Kamerką.
i zapałkami. I kanap. Nie, to nie jest, to jest krótkofalówka. Nie mamy kanapki. Głodni będziemy. Oczywiście nie było co się spodziewać, że ktoś odpowie. Musi być atmosfera tego, że jesteśmy opuszczeni, samotni i tak dalej. No dobra, idziemy dalej. Hop. No, no. No dobra, tak. Weź jakoś się ustabilizuj. Dobra. Naprawdę nie wiem, jak się zachowywać przy tych zjazdach. Czy ja mogłem jej jakoś pomóc, czy nie? Ale tak jakoś się brzydko przeturlała, że... Tutaj gra wprowadza nam takie poczucie samotności i tego, że nikt nas nie kocha i tak dalej, więc raczej nie mamy co się spodziewać, że ktoś szybko odpowie na tą krótkofalówkę. Na tą krótkofalówkę, tak się mówi? No dobra. Tak się mówi, bo ja tak mówię. Okej. Idziemy pod hamulcem i znajdujemy co? Gówno! Opuszczone palenisko. Łykniemy sobie deszczówki. Trochę nam rzeczywiście buźkę umyło, bo ta Lara taka brudna była już, że... Dobrze, jakoś, że to uwzględniają, że pada to... Jezu, jakie jest zimne, jak ona się trzęsie. Mi szkoda tej kobiety. Proszę, kucyk jej się zaplątał w uszy i... Trzy mokre patyki i jedna zapałka. Przepis na pieczeń. No dobra, no mamy już źródło ciepła, już nie będzie się tak trząsło. To prawda. Jeśli na tej wyspie jest więcej gości, którzy chcieliby nas zabić, to łatwiej nas znajdą, ale w tym momencie się tym nie przejmujemy. Oczywiście na radyjko nam nikt nie odpowiada. Ale mamy kamerkę! I na początku spodziewałem się zobaczyć takie sceny z Blair Witch Project, ale tutaj są tylko wesołe sceny z naszej kajuty, z tego co działo się wcześniej. A znowu zdradziłem. Słuchajcie, ja nie wiem, czy wy coś słyszycie, bo ja nie słyszę kompletnie nic, ale mam nadzieję, że chociaż wy słyszycie ten dźwięk jakoś tutaj, kurde, ja nie umiem tego dobrze skalibrować. Jestem po prostu sierota, no przykro mi, jestem sierota. Jak ktoś się na tym zna, to niech zostawi mi komentarz z instrukcją. Albo poda na nazwę lepszego programu, nie wiem, no. Ale już próbowałem chyba wszystkiego, w tym momencie działamy we Frapsie. Dobra, przeszkadzam wam w oglądaniu filmu, przepraszam. Yeah.
O, muzyczkę słyszę już, no to jest lepiej. Okej, przestało padać. To trzeba znaleźć, no tak, znaleźć żarło. Skradamy, skradamy, skradamy. I tam jest lelonek, którego teraz opolujemy gołymi rękami. Nie opolujemy, bo tam spierniczył. O Jezu, wywaliła się. Dlaczego ona się tak wywaliła? Czy to, że tak nagle przerwałem skradanie? Nie wiem. Czy dalej jest taka obolała? Czy tam jakiś korzeń był? Nie wiem. Okej, no. Mamy faceta, kobieta w dziczy. Martyna Wojciechowska! O! Mamy faceta, który dynda sobie za nogi. Zapewne facet, czy bądź kobieta, która go tam przywiązała, zaraz tutaj wróci. No i jest jej domek, mała chatka z piernika, do której nie możemy wejść, bo drzwi nie mają klamki, więc to jest psychiatryk z zewnątrz. No. Skoczy... Cholera, myślałem, że na to skoczę. Nie miałem na to skoczyć. Na to skoczę. O! Udało się. Coś tu znajdę? Po dachu i chodzę, wiedźmie. Okej, no dobra, skaczę tu teraz. Tu są kwiatki. Nie ma tu jakichś super, nie wiem, skrytek? O, tam mogę skoczyć jeszcze. Patrzcie. No dobra, no wiem, no na tego łuka muszę zdobyć, no wiem. Dobra, później będziemy sobie skakać po półkach skalnych i szukać super skrytek na itemy. Nie wiem w ogóle, czy tutaj można za dużo tych itemów znaleźć, ale... Dobra. Teraz powoli trzeba przejść po tej gałęzi. Dobra, jesteśmy. Teraz tak, dobrze, że nim wiatr powiewa, bo musi go przydyndać w naszą stronę i sięgnę. Super. I wypieprzyła się tam Lara razem z trupem. No, ale mamy łuk. Super, już możemy zażynać tubylców, możemy robić wszystko, możemy. Coś jeszcze tutaj mamy i tutaj, tu mamy jeszcze szczały. O, tam jeszcze są szczały. Będziemy mieli więcej szczału. Dawaj szczały. Dobra, mamy dużo szczału. Coś jeszcze? Tam coś wisi. Co to wisi? I jak mam z tym wejść w interakcję? Mam w to szczelić? Myślicie? Dobra, spróbuję szczelić, tam już szkodzi. O, mogę. O! Łowca duchów. Rozpoczęto wyzwanie. A, czyli mam napieprzać... A, mam zniszczyć takie totemiki. No super. Dobra, idziemy szukać lelenia. Skradamy się, skradamy za jeleniem. Leleniu! Gdzie jesteś, leleniu? Tam będzie leleń? Pamiętam, że tutaj długo się naszukałem za pierwszym razem. Tak, bo to jeszcze jest fragment, który widziałem wcześniej. Długo się naszukałem, a potem wyszło na mnie 10 leleniów. 10 teraz. I też czuję, że tym razem będzie tak samo. Bo tak to tutaj nic nie widać. Leleniu! Żebym tylko się nie zgubił, bo tutaj... O, czekajcie, tu jakieś szczały są. Tak, szczały? Tylko szczały? Tam coś jeszcze jest. Co tam jest? A, co zobaczymy. Najpierw sobie weźmiemy szczałę. O, mamy totem.
który sobie wesoło rozwalimy. I to już są dwa. Super. Boże, to jakiś ten, a nie, ten dym tak się świeci. O Jezu, tu jest! Chodź tu! O! Jak? Jak? To w ogóle jest... No, tu za mną był! Tu za mną był! Schował się sukinsyn tu za mną! Nie, nie, po prostu ja odmawiam współpracy z tą. Dobra, wiecie co? Ja może jak wejdę tam na górę, to będę lepiej widział. Jak tutaj się wskoczę. Ja tam przepraszam, bardzo to brzydko mówię. A tu mogę wskoczyć? Nie, też nie mogę wskoczyć. O, leleń. Gin. Gin bardziej. Dobra. Mamy upolowanego lelenia. A później sobie... Dobra, czekajcie. Zobaczę jeszcze. Tam coś jest na górze. Dobrze, będziemy musieli tam pójść jeszcze, zanim wrócimy do obozu. Najpierw sobie oprawimy tego lelenia. No, smutek wielki. Taki patrzy na nas obrażonym wzrokiem, że go zabiliśmy. A Lara jelenia oprawi strzałą. To też jest fajne. Nie mamy noża, więc oprawiamy strzałą. Że się to wszystko nie pokruszyło w rękach, nie połamało, to jest to... Słuchajcie... Skończyło mi się miejsce na dysku, w związku z tym przerwało mi i nie zobaczyliście, jak Lara oprawia lelenia. Ale tutaj już też oprawiony, wykroiliśmy sobie z niego. You won't always have some fancy gadget to tell you where you are. If you can learn to read the land and the stars, you'll always be able to find your way home. O, tam kolejny... Dobra, nie będziemy więcej lelenia zabijać na razie. Także postaram się szybko dojść do tego, gdzie chcę... O, tutaj strzały mieliśmy. Dobra, bierzemy te strzały. Do tego miejsca, gdzie chcę zakończyć. I co? I zakończymy sobie wtedy odcinek. Trochę miejsca zrobiłem, ale na długo to nie starczy, dlatego wracamy już do obozu. Tam gdzieś jakieś te totemy później sobie poszukamy innym razem. O, proszę, tu jeszcze strzały. Jak to nie mogę więcej strzał? Ja chcę strzały. Strzały, strzały, strzały. Dobra, już tutaj wiem jak iść. Nie pogubiliśmy się, to fajnie. Nie mam mapki, to jest utrudnienie, dobra. Aha, tutaj. I mamy nasz wesoły obóz, gdzie możemy sobie otworzyć menu obozu. Okej, zrobiliśmy jakąś kasę na umiejętności. Ale ja nie chcę tych umiejętności, bo tam widziałem, że są inne. Mogę te inne? Nie mogę tych innych. O, nie mogę tych innych, muszę tutaj wybrać. Dobra, no to co wybieramy? Mamy tak, instynktłowcy, to będziemy mogli widzieć zwierzątka, takie nam się będą świecić, jak naciśniemy Q. Tutaj dodatkowe punkty doświadczenia, dzięki, nie, co ja gadam, dzięki oprawianiu zwierzątków. Tutaj będziemy znajdywali jakieś schowki. Tutaj jakieś będziemy surowce zbierać z oprawiania ciał zwierzątek. A i tutaj będziemy zbierać strzały z czego? Jak coś zaszczelimy, to będziemy mogli z powrotem wyciągnąć naszą strzałę. Takiego lelenia na przykład. Dobra. Ale ja biorę to, będą mi się świecić zwierzątka fajnie, bo już się namęczyłem przy szukaniu tego jednego. Nie wiem, czy robię dobrze, czy robię źle. No ale wydałem. I mamy 12% zrobione. Z tego drzewka. No super. Tutaj mam niedostępne. Nie wiem, co to jest. O, umiejętności kliknę. Nie wiem, co to jest. To jest chyba jakaś szybka podróż, a że mamy tylko jeden obóz, to... Okay. Captain of the Endurance. We are shipwrecked on an island inside the Dragon's Triangle. Lara, you're alive. Easy, easy. Are you okay? What happened? I remember the beach. Then it went black and I woke up in a cave. There was this crazy man rock and a dead body. Oh God. Where are you now, Lara? Are you safe? It was so horrible. It's all my fault. This is all my fault. Lara, listen to me. I sent an SOS from the Endurance before I abandoned her.
Hopefully someone caught it. I've spoken to the others. We're regrouping at my location. Please come and get me. I have to stay here. You can do this, Lara. Remember when we climbed Snowdon? You said the key was knowing that all you've got to do is just keep moving. Remember everything I've taught you, Lara. You're ready for this. And keep your radio on. Okay. Baterie się rozładują, no. No i tak, jak widzicie, Lara tutaj jest biedną, zapłakaną dziewczynką, która nie umie sobie sama poradzić z życiem i z niczym. Znaczy, umie, no, nie ten, ale to nie jest ta super Lara Croft. Muzyka. Okej, słyszę. Dziwna muzyka. Odkryjemy ją później, no i co? No to tyle, no to tak jak mówiłem, inna Lara Croft, inne wszystko, to co widzicie, mamy wyrzutu sumienia, że prawie zabiliśmy naszych przyjaciół, albo może tam część zginęła, jak ten statek się rozpadał, bo to przez nas tutaj przypłynęliśmy i tak dalej. No na dzisiaj dziękuję wam bardzo za oglądanie, jak wam się podobało to łapa w górę, jak wam się nie podobało to... to nic. No i dziękuję wam bardzo. Do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć.